O, słuchajcie, słuchajcie! Nareszcie! Raport zarazem ciało! Wygrałem! Gdzie ciało? Przemusiowi należy się nagroda! Halo! Tak, zgłosił ciało i należy mu się nagroda. Mów, koleś. Tylko czemu nie ma nic dobrego do jedzenia? No jak zwykle nic nie ma, tylko... Dobra. Popatrzmy. Ty debiuchu. O, mam, ale jaja. Ale jaja jak barety. Halo, bo jadę po ciebie. Jajeczko. Fake report. Ale pachnące jajeczko. Ale w sumie... Autoreport pewnie poszedł. Co ja z tym jajkiem mam zrobić? Dobra, nie wiem. Dobra, mam pomysł. O, gotowe. A. Nie odzywa się to on. Stawiam na to kotlety Grażyny. Ale co to? Co to ma być? Halo, co to się stało? Co to się stanęło się? Misiu, widziałeś? Dlaczego jestem w lobby? Przecież skusiłem ciało, przecież wygrałem! Tak, czemu mnie wyrzucili? Artem 4. Jak być impostorem w MNQS? Trzeba wchodzić i wychodzić. Nie, znowu jestem impostorem. Nadal nie jestem. No nie gadajcie, kiedy ja tym impostorem będę. Znowu nie? A co ty robisz tam tymi tak drzwiami, chmajtasz? Co ty zaraz się sąsiady będą pytać, co ty najlepszego twarz cię opętało? Tate, ale ja impostorem chcę tu zostać, weź mi marzeń, nie rujnuj! Kim ty chcesz być? Jakim storem? Co ty mi opowiadasz? Już ci się o tych gier główce poprzewracało już niedługo, jak matka będziesz przez sen gadał o jakichś rzeczach. O, trząśnij się, dzieciaku, bo... Krzyżyk na drogę, będziesz rowy kopał. Jakie rowy będę kopał? No może wykopię rowy, ale to się przyda. Wenty dla impostora to jest przydatna rzecz bardzo, tate. Nareszcie po takim czasie jestem impostorem. Teraz jestem nieustraszony. Nieustraszony, wszyscy się mnie boją. Tylko teraz będę oglądałem na YouTubie taki poradnik, że trzeba fejkować zadania. Ale gdzie tu jest jakieś zadanie? O, będę udawał, że tak! Będę udawał, że fejkuję mopa. Tak, i że tu myję podłogę. Ale co? Jakie? Co emergency? To różowy. Chłop ma 2 IQ i myślał, że mop to task XDDDDD. Ale co wy piszecie, że to ja? Jak to różowy? Przecież to nie byłem ja! No jak to? Ludzie, przecież tu nikogo nie ma. Najman, cymbale, głosuj na różowego. Ja wtedy fejkowałem mopa, no myłem podłogę, żeby czyściutko było tu na całej mapie, a wy mnie tak bezprawnie wyrzucacie. Jak cię do mamy? LOL! Kurde, kiedyś to jak zrobili toaster, to wszyscy używali przez 30 lat, a teraz o kabelek się byle gdzieś przerwał jakiś padzie, wie tam kiedyś to było tam. Teraz to trzeba naprawiać, jakoś owijać, a ten... Ale przez to, że ten... Syn mój nic nie umie zrobić. Chodź! Ja cię nauczę tutaj, zobacz synek, tutaj, ja to zobacz, tutaj trzeba to naprawić, zobacz, tutaj kabelek jest przerwany, tu jest przerwany. Ale tate, co ty wygadujesz tutaj, że kabelek jest przerwany? Przecież ty łączysz, to jest biała taśma, to jest czarny kabelek. Poczekaj. Czarny kabelek naprawi... Poczekaj. Nie. Poczekaj, ale co ma do rzeczy taśma do koloru kabla? No czyś ty zdurniał już do reszty? Co ty, wodę z mózgu masz? No, ale ty... kolor do koloru, czarny Jezu. Do czarnego, biały do białego, Jezu. Czerwony do Jezu, czerwonego, synek, ty... podstawowe zasady.
zasady to są. Ten synek... To są podstawowe zasady. Uspokój się, synek, bo zaraz ojciec wprowadzi. Ale kolor do koloru, podstawowe zasady. Inteligencję to na pewno po matce masz, na pewno nie po ojcu. Jak możesz dwa kolory osobne łączyć ze sobą? Idź ty się swoje gierki. Ale to nie zadziała, dwa kolory inne. Idź te swoje gierki, graj. Dobra, wystawiam rytuale, zrozum, to ci nie zadziała. Jezu, idź już te gierki, graj, bo widzę, tylko do tego się nadajesz. Ech, te młode pokolenie, no coraz to gorsze, z roku na rok coraz gorsze, no. Ej, zadanie to z tymi kablami, to na luzie się robi. Dobra, i tutaj łączę sobie kabelek. No i ostatni kabelek, i powinno być ostatnie. No co tu się stało? Czemu mi wywaliło? Nie wierzę, nie, dobrze, że mam doświadczenie w tych kablach, zaraz tym się zajmę. A, okej, dobra, widzę, że tutaj podobnie jak w tym Among'u, w Among'u jest podobne zadanie. Myślę, że to będzie raczej proste. Dobra, gdzie tu będzie jakaś wentylacja? Przydałoby się coś znaleźć. O, dobra, jest węcik, ale jak będzie można go otworzyć? Chwila, latareczkę odpalimy. Gdzie tu wejście do tego węta? Chwilę, bo tutaj jest jakoś... Tu będzie jakoś ciężko go otworzyć. Czy tutaj gdzieś... No nie, no nie widzę nigdzie otwarcia do tego węta. Kurde, jakieś dziwne węty, w ogóle jakieś dziwne kształty. Cześć, Kacper. Siema, siema. Ej, słuchaj, pomożesz mi tutaj, bo ja tu próbuję... Co, przecież mieliśmy w Among'a grać. Słuchaj, teraz, nie, nie, ważne, ważna sprawa. Patrz, ale węt tu jest, węt, słuchaj. Ale co tu jest? Patrz, tu jest węcik, spróbujemy go otworzyć i dostajemy się do wentylacji, rozumiesz? Stary, dostajemy się do wentylacji. Stary, poczekaj. Co? Stary szacun. Dzięki, bro. Słuchaj, patrz. Ale ty to przekminiłeś w ogóle. Patrz. Słuchaj. No? Ja zawsze chciałem... być impostorem i wejść ja do też właśnie chciałem stary, zawsze być impostorem. Ale właśnie tutaj, patrz, tutaj musimy chyba podważyć ręką. Dawaj, spróbuj. Spróbuj, wchodzimy do środka i sprzątamy te wenty i będziemy impostorami. Będzie jazda. Jest! Piona. Mordo, słuchaj, co ty tam robisz? Halo? No weź, zajęte teraz jest. No nie widzisz, że zamknięte? Ja mam tu pilną potrzebę. Weź tutaj, nie żartuj sobie. No sram, znaczy gram, no. Ale to co myślisz, że gra jest ważniejsza od mojej dupy? Nie, tak się nie bawimy, chodź tu. A co ty mi tutaj... Co mi tutaj wchodzi, przerywasz mi? Ja tu mam ważne posiedzenie, no. Teraz głosujemy na... Kto jest impostorem, no. Dzień dobry, pizza dla pana. Dzień dobry. Ile by się należało za tą pizzę? To będzie 24,90. A, dobrze, nie ma problemu. Płatność kartą, okej? Okay? Aha, dobrze, płatność kartą. No to proszę tutaj. Proszę bardzo, tu. Ale panie, no szybciej pan tę kartę przyłóż tutaj, bo no śpieszę się na następne zamówienia, mam pizzę mi stygnął. Tutaj dla pana karta już. A idź pan sam sobie do pizzy, zjem już, zapłacę za pana. Łaski bez. No i znowu nie udał się ten task. A jeżeli film ci się spodobał, to oczywiście zostaw subika z dzwoneczkiem, aby zostać ze mną na dłużej i czekać na kolejne super materiały, oraz zostaw łapkę w górę i napisz w komentarzu, czy częściej grasz w Among Us na telefonie, czy może na komputerze. Wpadajcie także na kanał Rosta, który nagrał ze mną dzisiejszy odcinek. Link do niego znajdziecie w przypiętym komentarzu, tak samo jak do mojego Instagrama, którego bardzo polecam wbić, rzucam fajne fotki, bardzo się staram i fajnie, gdybyście dali mi followka. Link oczywiście w opisie, tak jak powiedziałem. Siema!